Witam Was. W tym poradniku pokażę Wam, jak zainstalować Windows 8.1 i na samym początku, tak jak w poprzednich Windowsach, uruchamiamy płytę bądź pendrive'a z bootmenu podczas uruchamiania komputera. W moim przypadku to jest wirtualna maszyna, to wybieram C i się uruchamia płyta. U Was, aby uruchomić bootmenu, to jest najczęściej przycisk F1, F12, jak u mnie na przykład. Przy uruchamianiu komputera u Was zawsze pisze, jak, który przycisk wybrać. No i cóż, dobra, czekamy. Windows 8.1, tak jak i 8, tutaj właściwie niewielka jest różnica przy instalacji, znaczy nawet żadnej nie ma. Niczym się nie różni, niczym się nie różni od 7 i 10 przy instalacji. No więc tutaj żadnych nowości nie będzie, ale pokazuję to tak, aby było. Dla pewności. Tutaj wybieramy języki po kolei. Klawiatura to programisty. To wtedy mamy normalnie Y i Z na swoim miejscu, nie są zamienione i tak dalej. Klikamy dalej. Wybieramy zainstaluj teraz. Teraz musimy oczywiście czekać chwilę. W tej chwili wybieramy wersję systemu. Ja wybieram zwykły 8.1, tam żadnych Pro ani Enterprise'ów nie potrzeba, więc wybieram zwykły 8.1. Akceptujemy. Wybieramy niestandardowe, ponieważ uaktualnienie wybieram tylko wtedy, kiedy instalujemy. Znaczy przykładowo chcemy uaktualnić np. nasz Windows 7 bądź 8 do wersji 8.1. Ale my wybieramy niestandardowe, ponieważ nie mam żadnego innego Windowsa w tej chwili. W tej chwili tworzymy nową partycję. Ja mam akurat 25 GB, specjalnie przydzieliłem. Tutaj akurat nam pasuje 25 GB. Tak. Teraz stworzy nam 350 MB jeszcze partycję dla systemu. Dodatkową. No i cóż, teraz czekamy. I właśnie w tej chwili uruchamiałem ponownie komputer. Teraz czekamy, tam nie wciskam czego. Właściwie mógłbym już usunąć płytę. Aha, już płyty z Windowsem nie ma. Teraz system prosi nas o podanie klucza. Ja w tej chwili będę na wersji próbnej. Wy tutaj, jak posiadacie, wpisujecie klucz lub robicie podobnie. Używacie 90-dniowej wersji próbnej. Albo 30, zależy. Tutaj mamy teraz do wyboru różne kolory. Ja wybiorę oryginalnie tam. Nazwa komputera to pomocne poradniki. Aha, za wiele, zbyt długie, no to będzie po prostu pomocne. Ustawienie ekspresowe, bo to nam właściwie tutaj niepotrzebne nic. Jeśli jesteśmy na laptopie, to za chwilę powinien zapytać nas o podłączenie do Wi-Fi. Ja w tej chwili jestem na kablu, więc od razu pomiję to, sprawdzę połączenie internetowe. Okej. To konto lokalne, bo tam nie podłączył się jeszcze. To znowu będzie. Teraz będzie poradniki. Zaczekamy na aktualizację. Więc w tej chwili system nas wita. Trwa konfigurowanie, więc sobie zaczekamy. Za chwilę przez jakiś czas pomruga nam na różne kolory ekran. Potrwa to chwilę i uruchomi się nam po raz pierwszy pulpit. Jak widzicie, to byłoby na tyle. Instalacja jest prawie dziecinnie prosta. W tej chwili jedynie czego mi brakuje, to sterownika graficznego. ale ja go zainstaluję sobie kiedy indziej i to będzie koniec. Na razie.